Witamy w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. W dzisiejszym odcinku część druga naszej mikroserii o jasnowidzach. Ja oczywiście o jasnowidzach z zagranicy, akurat tak się złożyło, że wszyscy są ze Stanów Zjednoczonych. Ja mam takie... Właśnie tak się teraz wpadłam na tą myśl, że może jak macie jakieś propozycje na inne takie mikroserie na zasadzie, że jakaś taka tematyka, że coś z Polski, coś z zagranicy, tak jakby jako taka alternatywa czy dopełnienie, czy jako inny obraz, to dawajcie w komentarzach propozycje, się nad tym pochylimy, może się uda jeszcze znowu zrobić, bo w sumie nie wiem jak ty, ale mi się całkiem spodobała ta idea, że tak mi też. Podobny temat, ale z dwóch różnych światów, w cudzysłowie. Ja się zastanawiam nad taką... Teraz mi to przyszło do głowy. Ale my mamy dobry dzień dzisiaj. Oj, bardzo produktywny. Że może ja bym wzięła naszego polskiego seryjnego mordercę. I może to by była taka mini seria. Mm. Bo wiesz, no wiem, że na naszym podcaście już byli seryjni mordercy, ale nie było jeszcze z takiego Polski. Z Polski, więc może. Może jakieś podobne modus operandi sobie miał z zagranicy? Kto wie? Trzeba to zbadać. Rzucajcie propozycje w komentarzach albo na wiadomościach w mailu. Tak, jak widzicie, my bardzo chętnie z tych komentarzy waszych czerpiemy i korzystamy i stąd się wzięła sprawa z Niebożyna, no i z tego się też zrodziła właśnie ta nasza miniseria jasno o jasnowidzach, więc przy okazji też bardzo dziękujemy. Jesteśmy wam wdzięczne za podsuwanie takich fajnych pomysłów, chcąc, nie chcąc. Tak powstała ta nasza seria, a ja sobie myślę, że może warto ją będzie kontynuować, ale to może za ileś tam odcinków do przodu. Zobaczmy. Możemy jeszcze wrócić, może jeszcze podpowiecie nam o jakichś innych jasnowidzach, których będziemy mogli też omówić, albo po prostu o jakichś innych takich zdarzeniach paranormalnych. Albo... Byłoby super. Za chwilę zaczniemy moje sprawy, bo dzisiaj troszeczkę inny format, dlatego że wbrew wszystkiemu na temat tych spraw są w sieci te sprawy o nich, ale jest dość mało. I Ela dzisiaj poszalała i nie będzie o jednym jasnowidzeniu, ale o kilku. Tak, kilku. Tak, wybrałam trzy takie, które na mnie zrobiły dość duże wrażenie. Wspomnę o czwartej sprawie, która na mnie piorunujące, za chwilę zrozumiecie, wrażenie zrobiła, ale może po kolei. Na początek taką sprawę, na której chyba najwięcej znalazłam informacji, a chodzi o sprawę Melanie Uribe. Pani Melanie urodziła się 9 września 1948 roku i mieszkała w Kalifornii w Pacoima. Była rozwódką, samotnie wychowywała 8-letniego syna w momencie, kiedy tutaj wszystko się wydarzało. Pracowała jako pielęgniarka w tamtejszym miejskim szpitalu. Kiedy nie pojawiła się na nocnej zmianie w dniu 15 grudnia 1980 roku, koledzy z pracy bardzo się zaniepokoili. Była bardzo punktualna, oddana pracy, taką bardzo rzetelną osobą była. Nie było to do niej po prostu podobne, żeby nie pojawiła się, nie poinformowała, że się, nie wiem, źle czuje czy cokolwiek. Nie mogli się też z nią skontaktować, więc postanowili jej poszukać. Czy gdzieś jest, może w okolicy, może gdzieś zaparkowała ten samochód, czy on w ogóle jest pod tym szpitalem, no ale znaleźć nic nie mogła. Więc zgłosili się na policję, że coś jest nie tak. Policja zaczęła ten temat badać i ustalili następujące rzeczy. Świadkowie, którzy zgłosili na policję w tamtego wieczoru pewne zdarzenie, opowiadali, że młoda kobieta, gdy stanęła na czerwonym świetle swoją ciężarówką, została zaatakowana przez kilku mężczyzn, grozili jej bronią, kazali jej się przesiąść na tył samochodu i wsiedli za kierownicę, odjechali. Rano następnego dnia, czyli 16 grudnia 1980 roku, na policję zgłoszono, że niedaleko tej drogi, gdzie zgłoszono, że było to porwanie tak naprawdę, znajduje się jakiś płonący samochód. Policja to zbadała, okazało się, że był to właśnie samochód Melanie. Po znalezieniu tego samochodu zaczęto przeszukiwać pobliskie domy, ponieważ policja stwierdziła, że możliwe, że Melanie jest w któryś przetrzymywana, w któryś z pobliskich domów i może ją znajdą. Wtedy jeszcze oczywiście chodziło o poszukiwanie Melanie Uribe, nie jej zwłok. Informacje o tym, że jest poszukiwana Melanie, że są przeszukiwane pobliskie domy w okolicy znalezienia samochodu, były oczywiście w radiu, w telewizji. I taką informację radiową usłyszała w pracy 39-letnia Etta Smith. Ale
Eta oprócz tego komunikatu z radia usłyszała głos, który powiedział jej, nie ma jej w domu. Nie ma jej w żadnym domu. Na początku nic o tym nie pomyślała, myślała, że może tam coś przebija na linii, ale za chwilę zaczęły jej do głowy przychodzić takie wizje. Trochę jej odganiała, na zasadzie tak jakby uciekała jej uwaga w stronę. Tylko, że nie na temat, nie wiem, co kupi na obiad, tylko zaczęły się pojawiać droga. Trasa, wizje pewnego miejsca, które wiedziała, gdzie się znajduje. A notabene chodziło o miejsce, taką boczną drogą w kanionie Lopez, który znajdował się niedaleko tej miejscowości. Eta od dziecka miała przeczucia, przewidywała pewne zdarzenia, ale gdy opowiadała o tym mamie, mama zawsze mówiła, żeby nikomu o tym nie opowiadała. Że raczej niech sobie to zachowa dla siebie, że fajnie, ale no jednak nie. No Eta cały czas miała to w głowie, że jednak o takich rzeczach nie powinno się nikomu mówić. No i kiedy wracała do domu, zaczęła zbliżać się do skrzyżowania, gdzie musiała podjąć decyzję, czy o tym komuś powie, czy nie. Jak ona sama opowiada, jeśli skręciłaby w prawo, pojechałaby do domu. Jeśli skręciłaby w lewo, pojechałaby na posterunek i opowiedziała o tej sytuacji. Postanowiła, że pojedzie w lewo. Pomyślała sobie, niech pomyślą, że jestem szurnięta, że jestem wariatką, ale może to coś sprawi, że może faktycznie coś jest na rzeczy, może faktycznie coś wiem. Może się mylę, ale jeżeli o tym nie powiem, zawsze będę żałować, bo może mogę pomóc tej biednej dziewczynie. No więc pojechała na posterunek policji, powiedziała dokładnie to, co się wydarzyło. Policjant się spytał, czy jeżeli pokaże jej mapę, to czy ona wskaże miejsce. Ona powiedziała, że oczywiście, ona zna to miejsce, ona jest w stanie wskazać to miejsce. No i faktycznie na mapie wskazała. Policjant przyznał, że tam jeszcze nie szukali, ale z pewnością sprawdzą, podziękował jej. Ona mu wtedy powiedziała, wie pan co, ja chyba też to sprawdzę. Tak nie do końca wierzyła, że zostanie to sprawdzone, a nie dawało jej spokoju to, czy faktycznie miała jakąś wizję. Czy to tylko przypadek, wyobraźnia, bo po prostu współczuła tej pani i chciała jakoś pomóc i to jej podsunęła. Kiedy wróciła do domu, dzieci zauważyły, że jest rozemocjonowana, opowiedziała, co się wydarzyło. W domu czekała na nią 8-letnia córka i 9-letni syn Andy. Była też z nimi 21-letnia siostrzenica. Dużo nie myśląc, widząc, że mama jest bardzo zaaferowana tą sytuacją, powiedzieli, wsiadamy, jedziemy, sprawdzimy to. Zobaczymy, mama. No i pojechali do tego kanionu. Pojechali tą trasą, którą Eta widziała w swojej wizji. I zobaczyła na asfalcie takie ślady opon, tak jakby ktoś gwałtownie zahamował. Wysiadła, dotknęła je i poczuła przerażenie, straszny strach i wiedziała, że to były na pewno ślady tego samochodu. Pojechali trochę dalej, taką boczną drogą i córka Ety powiedziała, że coś widzi. Coś tam błysnęło w krzakach. Wysiedli. Syn Andy wspomina, że to trochę wyglądało jak takie przejście pomiędzy ławkami w kościele, ponieważ po obu bokach takiej wydeptanej ścieżki rosły jakieś krzewy. No ale gdy poszli tą ścieżką, no to dostrzegli parę białych butów, które Eta rozpoznała jako buty pielęgniarki. Wrócili do samochodu, nie podchodzili tam. Kiedy wracali, Eta zobaczyła radiowóz, zaczęła trąbić, zwróciła uwagę tego policjanta, wysiadła, powiedziała mu, co znaleźli. Policjant pojechał w tamte miejsce, faktycznie wrócił do nich i powiedział, że tak, że jest tam ciało młodej kobiety, ale nic więcej nie jest w stanie powiedzieć. Z perspektywy czasu Eta przyznaje, że niepotrzebnie zabrała swoje dzieci tam, ale po prostu była zbyt rozemocjonowana, żeby sensownie myśleć w tamtej chwili, co się dzieje. No a dlaczego? Żałuję, to za chwilę się przekonamy. Oczywiście, na miejsce wezwano techników oraz detektywa prowadzącego śledztwo, czyli pana Patricka Conway, który bardzo ładnie powiedział, że przy takim śledztwie nie można wszystkiego zrobić samemu. Trzeba zaufać, że koledzy wykażą się takim samym poziomem profesjonalizmu jak ty. Z perspektywy czasu przyznał jednak, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej. A konkretnie chodzi o to, że Eta została zatrzymana. Kiedy stwierdzono, że to faktycznie jest Melanie. No i przesłuchiwał ją policjant taki, który bardzo do serca sobie wziął, że trzeba grać złego policjanta. Krzyczał na nią, że jest to zamieszana, że nie ma opowiadać bzdur, że wszystko się nie zgadza, że dała ciała, że przyszła z tym na policję i udawała, że niby ma jakieś jasnowidzenie itd., itd. I została zatrzymana. Mało tego, przesłuchiwane były jej dzieci.
Na początku wszystko słodko i to dosłownie, bo dzieci dostały lizaka, no ale kiedy zaczęły opowiadać, jak było, że mama przyjechała, powiedziała, że miała wizję, pojechali, zobaczyli w krzakach i tak dalej, też zaczął na nich krzyczeć, że kłamią, że było zupełnie inaczej, że mają powiedzieć prawdę i tak dalej. Jak wspomina właśnie ten syn Andy, po prostu w pewnym momencie przestał się odzywać, że nie będzie z nim rozmawiał, bo on mówi prawdę, a ten pan mu nie wierzy. Także bardzo fajnie, bardzo mądry chłopiec, tak na dobrą sprawę, że nie dał się podejść i nie zaczął jeszcze może coś innego mówić. Tym samym zaszkodziłby może mamie, tak? Także tutaj akurat nie wiem, jak długo byli przesłuchiwani, ale prawda jest taka, że pani Eta została po prostu zatrzymana jako podejrzana o popełnienie morderstwa. No z drugiej strony troszeczkę się też nie dziwię policji, że tak na nią patrzyli podejrzliwie, bo pojawia się kobieta, która twierdzi, że miała jasnowidzenie, to już jest takie podejrzane, a po drugie dokładnie znajduje ciało, wskazuje, gdzie ono się znajduje, to też już jest podejrzane, no bo to nie jest tak, że po prostu sobie jedziesz gdzieś, bo podejrzewasz, że tu będzie ciało i o, jest. No jest tak, to taka... jest to dziwne, ale tak naprawdę nie mieli żadnych innych dowodów, oprócz tego, że wskazała, gdzie jest ciało. Tak, tak, oczywiście, ale to jakby świeża sprawa, więc szukając podejrzanego, tutaj mieli pierwszą podejrzaną osobę. Tak, co mi się bardzo podobało w tym jednym z dokumentów, które znajdziecie w źródłach, pani Eta wspomina, że powiedziała, sądzisz, że miałam z tym coś wspólnego? Jakbym była zdolna do takich rzeczy, to mój mąż już dawno by nie żył. Okej. Nie znalazłam danych na temat tego, jakie stosunki łączyły ją z mężem, czy byli po rozwodzie, czy byli w trakcie rozwodu, czy co tam się działo, także tego nie znalazłam, nie wiem, ale na pewno jakieś... Niesnaski były. Coś tam było na rzeczy. Detektyw Conway wspomina, że nie wierzył w winę Ety. Nie wierzył, że to ona zrobiła, po prostu mu się to nie kleiło. No ale tak naprawdę, żeby móc ją uwolnić, to musiał znaleźć winnego. Bo póki co była jedyną podejrzaną. 24 godziny po odkryciu ciała zadzwoniła anonimowo kobieta, że wie, kto to zrobił i ma u siebie narzędzie zbrodni. Nie zostało ujawnione do prasy w tamtym czasie, co było narzędziem zbrodni, dlatego detektyw spytał, no co tam masz, co to jest za rzecz. Ona powiedziała, że kamień. I było to zgodne z ustaleniami patologa, że ona została zabita przez uderzenia w głowę kamieniem. Wielkości mniej więcej piłki baseballowej. No więc zaczął jej zadawać pytania, ale ona stwierdziła, że się boi i odłożyła sławkę. Nie wiadomo, może ten ktoś się pojawił, może ktoś przyszedł. Nie udało się niestety ustalić, kim była ta osoba. Na szczęście niedługo potem zgłosił się też anonimowo mężczyzna, który w końcu zgodził się spotkać z detektywem Conmayem. Dał on namiary na mężczyzn, którzy mu opowiadali, że rozmawiali z osobami, które były na miejscu zbrodni, które mają coś wspólnego z zaginięciem Melanie. No i w taki sposób zatrzymano 17-letniego Normana Willisa. Norman nic nie chciał policji powiedzieć, nie chciał zeznawać, natomiast przyszła jego rodzina i powiedziała, że ich syn zadaje się ostatnio ze starszymi kolegami. I szczególnie tutaj jest pod dużym wpływem Louisa Morgana. Zatrzymano Louisa, zatrzymano go tak naprawdę, ponieważ miał bardzo dużo wykroczeń drogowych, więc mogli go za to zatrzymać i przetrzymać nie tylko jako przesłuchanie, ale po prostu go zatrzymać i mieć trochę więcej czasu, żeby nad nim popracować. I tak naprawdę detektyw Conway wspomina, że długo nie trzeba było go o to pytać, bo jak tylko zaczęli go o to pytać, to widać było, że po prostu mu to ciąży i chce o tym opowiedzieć. Dokładnie o czym. Przyznał się, że wraz z Willisem oraz Spencerem Nelsonem postanowili tamtej nocy kogoś napaść. Melanie niestety znalazła się w złym miejscu, w złym czasie, jak zobaczyli ciężarówkę za kierownicą samotną kobietę, to po prostu postanowili, że to jest... Łatwy cel. Łatwy cel. Stanęła na czerwonym świetle, napadli na nią, grożąc bronią, przysiadła się na tył pojazdu, jeden z nich za kierownicę i odjechali, tak jak mówiłam, czyli było to zgodne z tym, co podali świadkowie. W drodze Nelson zgwałcił Melanie. Dojechali na miejsce, gdzie później znaleziono jej zwłoki. Wywlekli ją z samochodu. Morgan zeznał, że chciał ją związać i zostawić tam, ale gdy szedł do auta, żeby znaleźć coś, czym mogliby ją związać, to usłyszał tępy łupot, tak to nazwijmy. No i gdy się odwrócił, to zobaczył, jak Nelson wielokrotnie uderza Melanie w głowę. Mówi, że potem no, przestraszyli się, spanikowali, no on... Pojechali z powrotem do miasta, po drodze wysadzili w domu Williamsa, sami pojechali na odosobnione miejsce i podpalili samochód.
To już było nad ranem i wtedy świadkowie też widzieli rano płonący samochód Melanie. Także wszystko się zgadzało i czas, i wydarzenia z tym, co już policja wiedziała. Morgan wspominał, że kamień zebrali ze sobą i ukrył go na terenie domu swojej dziewczyny. Gdy dojechali tam na miejsce, nie znaleźli kamienia tam, gdzie Morgan mówił, że go schował. Niemniej detektyw domyślił się, że telefon wykonała właśnie dziewczyna Morgana. No i zaczął z nią rozmawiać. Ona powiedziała, że tak, że to ona dzwoniła, że ona ten kamień ukryła, ale nie chce, żeby policja z nią tam jechała, więc jeżeli pozwolą jej pojechać samej, to ona go przywiezie. No i postanowili, że podejmą takie ryzyko, bo widać było, że dziewczyna chce współpracować, chce pomóc policji i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Prawdopodobnie po prostu ukryła gdzieś, może w czyimś domu, może w domu rodzinnym. Nie chciała, żeby po prostu policja tam pojechała z nią. Ale też muszę przyznać, że bardzo odważna dziewczyna. Tak, przyznam szczerze, że naprawdę, biorąc pod uwagę, że wiedziała, do czego, nawet jeżeli nie ten jej chłopak, to jego koledzy znajomy, są zdolni, tak. No to naprawdę to było, wymagało bardzo dużo od niej odwagi i nawet to, że zadzwoniła, że dała znać, że jest taka, taka broń, że gdzieś jest ukryta, to naprawdę tutaj duże brawa, bo no naprawdę to dużo musiało ją kosztować. Dużo odwagi, tak. No nie każdy jest dokładnie, w stanie. Dokładnie. Wróciła po około 20 minutach z poszewką od poduszki, w której był schowany ten zakrwawiony kamień, który ustalono, że był faktycznie narzędziem zbrodni. Etty została wypuszczona, spędziła w więzieniu łącznie 4 dni, ale tak naprawdę strasznie to przeżyła. Całe to wydarzenie. 4 dni dla osoby, która nic nie zrobiła, nie miała w ogóle styczności z takim światem przestępczym, spędzić nagle w celi, no coś okropnego. No zwłaszcza, że powiedzmy, no twój własny umysł jest najgorszym wrogiem, bo myślisz sobie, kurczę, jeżeli faktycznie nikogo nie znajdą, jeżeli się na mnie skupią, jeżeli spędzę resztę życia w więzieniu, no mam dwoje dzieci. Myślenie. Dokładnie. I syn wspomina, że kiedy wyszła, to wyglądała na, tak jakby spędziła tam o wiele więcej czasu. Była o wiele szczuplejsza, taka zapadnięta w sobie. Bardzo, naprawdę bardzo źle to przeszła. I tak naprawdę mówi, że najbardziej ją zabolało to, że nikt ją nie przeprosił, nie podziękował w sumie za to, że pomogła znaleźć to ciało, że kompletnie odcięli się od niej, wypuścili ją, wyszła, spoko, idź sobie. Wychodzisz, okej, to cześć. Tak, to pa. I w sumie wtedy postanowiła, że tak tego nie zostawi i faktycznie złożyła pozew o odszkodowanie za to, że zostanie słusznie zatrzymana bez odpowiedniej ilości dowodów. No i wygrała ten pozew i dostała odszkodowanie w wysokości $26,184. No to całkiem niezła. Myślę, że na lata 80. to całkiem nie najgorzej. Jak wspomina Etty, nigdy nie zapomni Melanie. Nie żałuję tego, co zrobiłam i gdybym musiała znów podjąć taką decyzję, to podjęłabym taką samą. Mimo tego, co po prostu przeszła. Sprawcy zostali skazani za porwanie, gwałt i morderstwo. Tutaj nie wiem dokładnie na ile, nie zapisałam sobie tego, nie chcę spekulować. Nie znalazłam też danych, czy Etty dalej współpracuje z policją, czy jakoś dalej funkcjonuje jako właśnie taki jasnowidz. O tej sprawie oczywiście było głośno. Niestety, no przez to, że ciało Melanie zostało odkryte w taki, a nie inny sposób, no to głównie skupiono się na tym. Etty została zaproszona do Opry, gdzie opowiadała o tym całym wydarzeniu. Natomiast no myślę, że u nas też Ewa Drzyzga albo coś w tym stylu by tam ją chętnie przyjęła. Natomiast faktycznie nie ma za dużo o samej Melanie, nie ma o tym, co stało się z jej synkiem. Bardzo smutna historia, bo tak naprawdę bezsensowna. Ale śmierć młodej osoby. Ale właśnie to jest przerażające, że wracasz sobie spokojnie na jecha do pracy. No to jedziesz do pracy, masz jakieś plany, myślisz, nie wiem, co sobie zrobić jutro na obiad i nagle ktoś wsiada do twojego samochodu i to jest koniec dla ciebie. I to jest I straszna śmierć tak naprawdę, taka bo taka bezsensowna, kompletnie. Została bardzo skrzywdzona na sam koniec. No ten gwałt, ten strach, jaki musiała przeżyć. To jest niewyobrażalne. Takie, że ktoś sobie postanawia na kogoś napaść. Tak. I co? I koniec końców gwałci i zabija. No przerażające, że takie osoby wśród nas gdzieś tam chodzą, możemy z nimi jechać tramwajem, nawet o tym nie wiedząc.
straszne i bardzo, bardzo wkurzające, że takie osoby po prostu tak mogą sobie coś takiego zrobić i nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. No, na szczęście zostali jakoś tam wyeliminowani ze społeczeństwa. Niemniej tak naprawdę to były bardzo młode osoby, ponieważ ten Williams miał 17 lat, ten Morgan miał 20 bodajże, czy 21, także tak naprawdę, no nie wiem ile miał ten Nelson, tutaj akurat nie znalazłam. No tak naprawdę bardzo, bardzo młode osoby. Ale powiem Ci, że ja coraz częściej czytając artykuły o sprawach kryminalnych trafią właśnie na takie sprawy, gdzie głównymi osobami, które zrobiły coś niedobrego, to są bardzo młode osoby. Tak, znaczy, no tak jak mówiliśmy już o tym wielokrotnie, no mózg młodych ludzi trochę inaczej jest zbudowany, trochę mają inaczej myślą o konsekwencjach i tak dalej, więc wydaje mi się, że właśnie jak jesteś młody, trochę masz takie, no ale też wiesz, jestem poza prawem. Kilkulatek, no już tam powinien coś wiedzieć. Myślę, że młodość ma tą wadę, że niektórzy czują się półbogami, że mogą trochę więcej, że może im wyjdzie, że mają przywileje jakieś. I niestety, jeżeli nie mają dobrze ugruntowane jakiegoś takiego kręgosłupa moralnego, to mogą na tą złą drogę to zejść. Także bardzo, bardzo smutna historia. Na szczęście udało się ją rozwiązać. No i tutaj no, trzeba powiedzieć, że przy bardzo wymiernej pomocy pani Etty Smith. Drugą sprawę, którą chciałabym Wam przedstawić, to jest sprawa Ashley Hawley. Ashley 16 czerwca 2004 roku miała 20 lat. Zadzwoniła na policję, że ktoś włamuje się do jej domu, ale gdy policja dotarła na miejsce, Ashley już nie było. Nie było też sprawcy, nikogo nie udało się tam zatrzymać. Ta akurat sprawa dzieje się w Columbus, w stanie Ohio. Nie było po niej śladu, tak jak powiedziałam, nie udało się ustalić, co się do końca wydarzyło. Ashley pracowała jako tancerka erotyczna, więc no, sprawdzono ten trop, trochę też tak założono, że może to ktoś z tego środowiska, może się gdzieś przeprowadziła. Rodzice, którzy mieszkali w Livonia w stanie Missouri, zrobili co mogli, by ją odnaleźć. Pytali wszędzie, jeździli, cały czas monitorowali na policję, żeby szukała, żeby działała. No ale niestety, blisko półtora roku później nic więcej się nie dowiedzieli. Za to w tamtym czasie pani Christy Robinette zgłosiła się na policję, że pokazał jej się duch Ashley, który chciał się z nią skontaktować, bo chce, aby odnaleziono jej ciało, ponieważ została zabita i chce też, żeby osoba, która to zrobiła, poniosła konsekwencje. Pani Christy wspomina, że po prostu pewnego wieczora pokazała jej się taka jakby zamazana postać dziewczyny, która powtarzała, że zabili mnie, znajdź mnie, pomóż mi. Bardzo wyraźnie widziała ją, mimo że była zamazana, no to rozpoznała jej, mogła rozpoznać jej rysy twarzy, więc następnego dnia zaczęła szukać zaginionych dziewczyn, które byłyby podobne i w taki sposób ustaliła, że to jest Ashley właśnie. Policja oczywiście no, troszeczkę tam sceptycznie podeszła do tego tematu, ale pani Christy opisała, jak była ubrana. Policja skontaktowała ją z rodziną i faktycznie miała takie ubranie, które Christy opisała. Także rodzina zaczęła tutaj z panią Christy współpracować. Jak pani Christy wspomina, na początku te wizje właśnie były takie trochę niejasne, potem trochę więcej Ashley zaczęła je przekazywać. Zaczęła jej Ashley mówić, że została zamordowana, że ma z tym coś wspólnego jej chłopak. Jest w miejscu, gdzie są jasne sosny, a jej mogiłę zaznaczono patykiem czy patykami. Pani Christy to przekazała, zaczęto szukać takiego miejsca i w końcu znaleziono takie miejsce. Udano się tam i pani Christy wspomina, że jak wysiadła, to wiedziała, że to jest to miejsce. Że na pewno tutaj jest Ashley. A to jeszcze raz, ile czasu minęło od zaginięcia? Półtora roku, tutaj jeszcze są te wizje, one też trwały ileś miesięcy, te wizje, zanim takie szczegóły poznała, bo wcześniej, tak jak mówię, Ashley tylko mówiła, że została zamordowana, że pomóż mi. Natomiast te wizje, ona wracała tak jakby do pani Christy i to trwało też ileś tam miesięcy. Także tu już minęło trochę czasu. Ale tak jak wspomniałam, pojechali na takie miejsce, gdzie właśnie rosły takie jasne sosny i pani Christy mówi, że jak wysiadła, to od razu poczuła, że to jest to miejsce, ale policja nie mogła niestety go przeszukać, ponieważ to był teren prywatny. No, nie mogli zdobyć nakazu na podstawie tego, że ktoś ma wizję, przeczucie, że tam będzie. No tak.
W 2008 roku, czyli 4 lata potem, jak Ashley zaginęła, Robert P. McMichael II został zatrzymany za zabójstwo matki i jej chłopaka i w ramach ugody przyznał się do zabójstwa swojej dziewczyny Ashley, czyli tej Ashley, i wskazał miejsce jej pochowania. I było to na tym terenie, który wskazała Christie. A na mogile dziewczyny były patyki, które zaznaczały miejsce, gdzie została zakopana. Christie widziała zmarłych, którzy nie poszli do nieba, jak to, bo ona w bardzo religijnej rodzinie się urodziła. Mhm. Więc ona zawsze mówiła, że to są osoby, które jeszcze nie poszły do nieba, mają tu coś niezałatwione. I ona już ich widziała, jak była dość małą dziewczynką, że widziała takie osoby i się jakoś tam do niej odzywały. Ale nie pracowała wcześniej z policją. To była pierwsza sprawa, gdzie właśnie Ashley do niej przyszła, chciała jej pomóc i zaczęła współpracować z policją. I od tamtej pory współpracuje z policją, ale robi to incognito i pro bono, więc nie wiadomo ile spraw, gdzie dokładnie pomaga, kompletnie nie chce za to pieniędzy, ani żadnych jakichś fanfarów i uznania. Po 20 latach pracy zawodowej w HR-ach, czyli w kadrach, czyli około 2005 roku, poświęciła się byciu właśnie tym jasnowidzem w pomaganiu policji, ale także wychowywaniu czwórki dzieci, w tym dwóch przysposobionych. Wydaje książki, ma swoją stronę i pracuje jako coach. O! Tak. Także to jest smutna historia tak naprawdę Ashley, która została zabita przez swojego chłopaka. Do końca nie wiadomo czemu. Spekuluje się, że chciała po prostu od niego odejść. Ale patrz, to jest też kolejna sprawa, bo my tak wspominałyśmy, że pan Krzysztof Jackowski tak potrafi dokładnie wskazać, że to jest to i to miejsce, tutaj od kilka kroków od tego drzewa po lewej i tak dalej. A tutaj też w tych sprawach te jasnowidzenia są, nie wiem, na tyle silne, że też są w stanie wskazać dokładne miejsce, tak, gdzie ta osoba może się znajdować. No tak. Jak oni to robią? O, to jest pytanie, ale że tak dokładnie co do, wiesz, metra, że tutaj to drzewo i to i tyle kroków trzeba przejść. Ach, niesamowita historia. Trzecia historia, którą dzisiaj tak trochę szerzej opowiem i jeszcze jedną tak napomknę, to jest historia Susan Jacobson. Susan Jacobson 15 maja 1976 roku miała 14 lat. Wyszła z domu w Staten Island do pracy w lodziarni. Gdy nie wróciła na obiad, jej rodzice, Ellen i Bill, bardzo się zaniepokoili i zgłosili to na policję, ponieważ to było po prostu do niej niepodobne. Ona była taką jednak dziewczynką, która wracała do domu o umówionej porze i raczej nie mieli z nią jakichś takich problemów, że gdzieś znikała. Policja przekazała im, że pewnie uciekła z chłopakiem. No tak. Nastolatka jak nastolatka. Tam weźcie się, nie denerwujcie, przecież w ogóle o czym mówicie. Ja rozumiem, że na policji jest pewnie dużo takich sytuacji, ale ja po prostu nie rozumiem, jak można bagatelizować to, że rodzina mówi, że to nie było takie dziecko, że nie miało takich problemów nigdy wychowawczych. Ja wiem, że statystycznie pewnie to jest jakoś, że duża część się znajduje i okazuje się, że ucieka i nawet takich domów, gdzie nie było. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli jedna na 100 osób to jest faktycznie jakiś problem i zaginięcie, to te pierwsze godziny są kluczowe. Ale i tak wydaje mi się, że jak osoba nieletnia ucieka z domu, no to trzeba ją szukać, bo to jest osoba nieletnia, to raz. Dwa, osoba, która raczej sobie nie poradzi gdzieś tam, no może być nieporadna, niekoniecznie, ale może być. No i bardzo podatna na wpływy osób, które spotka na swojej drodze, dokładnie. Więc jest to bardzo niebezpieczne dla jej życia. Dokładnie. Więc no dobrze, nawet jeżeli to jest osoba, która uciekła któryś raz z kolei z domu, to trzeba ją szukać, bo jest to osoba małoletnia i nie powinna przebywać bez opiekuna. Więc podejście takie, że w ogóle uciekła z chłopakiem, bo to jest tak najczęściej, wydaje mi się tak przynajmniej, że tak policja często mówi, że o, uciekła z chłopakiem, zaraz przyjdzie, zaraz wróci, odmieni się. Nastolatki. Tak, to taki wiek, to bardzo błędne, złe argumenty. No tak, no tutaj, no to też były lata 70., więc wydaje mi się, że teraz może to już troszeczkę inaczej wygląda, no bo faktycznie, jeżeli rodzice mówią, że nie ma z nią kompletnie kontaktu, a ma te komórki inne, nie ma też przyjaciele, nie mają z nią kontaktu, no to myślę, że może policja trochę szybciej angażuje jakieś swoje siły niż wtedy, gdzie powiedzmy, no było łatwiej stracić kontakt ze swoim dzieckiem. Po 2 tygodniach zrozpaczeni rodzice poprosili o pomoc znaną już w tamtym czasie jasnowidz Dorothy Allison. Dorothy przyjechała na miejsce ze swoim mężem Bobem. Nie znała Jacobsonów i nie zapoznawała się wcześniej ze sprawą. Tak jak mówiła, że pan Krzysztof też nie chciał nic wiedzieć o sprawie, nie chciał się jakoś uprzedzać. To tak samo tutaj pani Dorothy nie chciała się zasugerować czymkolwiek.
Po przybyciu do Jacobsonów spytała Ellen, czyli mamę Susan, jaki związek z Susan mają numery 2, 5, 6, 2. No i mama mówi, to są jej urodziny. W Stanach jakby miesiąc się podaje pierwszy. Mhm. A Susan urodziła się 5 lutego 62 roku. Mhm. Więc to są jej urodziny. Pani Dorothy spytała, a numery 408 albo 405? No i mama mówi, Susan urodziła się o 4.05 rano. Czyli to była jej data urodzenia. Później spytała o słowo Mar, czy to jest jakieś imię, czy znając kogoś takiego, ponieważ bardzo wyraźnie widzi to słowo Mar przed oczami. No tutaj akurat oni mówią, że nie kojarzą, o co chodzi. Przy dalszym tak jakby skupieniu się pani Doroty powiedziała, że widzi, że Susan została uduszona przez swojego chłopaka i coś wspólnego ma to słowo Mar. No policja tak jakby trochę umyła od tego ręce, że okej, ale nie. Więc ojciec Susan zaczął poszukiwania córki, mając następujące wskazówki od pani Dorothy. Tam, gdzie jest Susan, jest opuszczony samochód, napis Mar zrobiony czerwonym sprayem. Dorothy czuła też zapach oleju, bardzo silny zapach oleju i mówiła, że widać tam dwie wieże kościelne i jakieś dwa kominy. Dodatkowo ten cały teren tak jakby kojarzył się z bagnem, z jakimś takim podmokłym terenem. Więc ojciec Susan zaczął szukać swojej córki. No niestety nie miał za dużo szczęścia. Po 2 latach, w 1978 roku, 3 chłopców bawiło się w Downback, czyli to było miejsce, gdzie w czasie I wojny światowej była stocznia. Takie podmokłe miejsce. Niedaleko wielkiego kamienia, na którym znajdował się fragment napisu wykonanego czerwonym sprayem, mianowicie ten napis przedstawiał litery MAR, MY, A, RY, w beczkach po oleju, które leżały na takim błotnistym miejscu w wodzie trochę, znaleziono ciało młodej dziewczyny, która została zidentyfikowana jako Susan Jacobson. Z miejsca, gdzie znaleziono ciało Susan, widoczne były 2 kominy oraz wieże pobliskiego kościoła, a obok beczek stał opuszczony samochód. To brzmi jak taka historia science fiction bardziej tak. niż rzeczywista. Tak, tu już ta wizja była naprawdę, na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, bo tu ta wizja była bardzo, bardzo dokładna. Tak, bardzo taka szczegółowa. Przerażająco dokładna. Dokładnie. W toku śledztwa ustalono także, że dziewczyna została uduszona przez swojego chłopaka Dumpseya Hawkinsa, prawdopodobnie dlatego, że po prostu chciała od niego odejść. Został skazany na 22 lata do dożywocia. Po kilkakrotnym oddaleniu wniosku o zwolnienie warunkowe w końcu wyszedł w 2017 roku po 38 latach więzienia. Nie wiem, jak tam dalej działała pani Dorothy. Nie wiem też, co tam dalej z rodziną. No na pewno jakoś tam udało im się to domknąć, ale no, straszna tragedia. Bardzo, bardzo młoda dziewczyna, bardzo głupi sposób życie straciła tylko dlatego, że ktoś po prostu sobie uzurpował prawo do tego, żeby jej tym życiem decydować i jeżeli nie jest moje, to nie będzie nikogo. Bardzo, bardzo straszna sprawa. Jeszcze jako takie krótkie sprawy, tu już nie mam dużo na ten temat, ale jeżeli możecie, to sobie wpiszcie i spróbujcie poszukać. Na pewno są jakieś filmiki na ten temat krótkie. Sprawę Mary Cosset. I to jest sprawa niesamowita. Tutaj pani Jasnowic udzieliła 22 aż do 27 wskazówek, w zależności od tutaj źródła, na temat tego, gdzie jest ciało dziewczyny. Przewidziała to, że będzie w to rzeka zaangażowana. Przewidziała, że ciało będzie pozbawione głowy, że głowa będzie znaleziona gdzie indziej i że nie będzie stopy. Faktycznie w rzece tak jakby tą stopę gdzieś tam zaginęła, głowa została odcięta i faktycznie znaleziono ją w innym miejscu. Aha. Przewidziała, że ciało zostanie znalezione przez mężczyznę, który ma coś z ręką i jego imię zaczyna się na S. I faktycznie policjant o imieniu Steven bodajże, który miał zranioną i bliznę miał na dłoni jednej, znalazł ciało Mary. No tam jeszcze było kilka takich różnych rzeczy, które przewidziała. I ta pani została jasnowidzem wtedy, kiedy w jej dom uderzył piorun i została też porażona prądem. I po tej sytuacji zaczęła mieć wizję. Coś się otworzyło, jakieś trzecie oko. Tak, dokładnie. Dokładnie.
Jasne, i jeszcze wiem. Taka jedna sprawa, to jest młody chłopak Dolan Cropp, który notabene grał w filmie samego siebie, właśnie Jasnowidza, bo tam młodego chłopaka grał taki młody emoś. No to tamte czasy, wiesz, długie czarne włosy, piękne włosy, naprawdę piękne włosy, ale bojóweczki, wiesz, wiesz ta sprawa, taki skajcik. Wiemy, lata naszej młodości znamy. Także taki styl w tym fragmencie dokumentu tego, w którym właśnie jakby grał samego siebie. I grał jeszcze w jakimś filmie chyba, ale nie ma o nim kompletnie żadnych danych, tylko ten fragment dokumentu, ale on już od dziecka przewidywał pewne rzeczy, że na przykład komuś się urodzi dziecko, kiedy się urodzi, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, nawet jak nikt nie wiedział. Tego typu rzeczy przewidywał, no. Ale taką pierwszą konkretną rzecz, którą przewidział, to kiedy był z tatą i chyba bratem na łódce na jeziorze, na rybach, to nagle zaczął, jak to wspomniałam, tata strasznie płakać, że tam jest jakaś ciężarówka i tam jest chłopiec i on jest pod spodem i on tam jest i on jest uwięziony i nie może wypłynąć. No i ojciec to zgłosił i się okazało, że faktycznie w niebieska ciężarówka i tam jest chłopiec. I faktycznie w niebieskiej ciężarówce, takim pick-upie było ciało chłopca, który zaginął jakiś czas wcześniej. I faktycznie konkretnie pod tym miejscem, gdzie oni byli tą łódką na rybach. I od tamtej pory tak jakby ten dar się rozwijał, więc on dużo rzeczy właśnie takich przeczuwał, pomagał trochę jakieś takie rzeczy, podawał dalej, że coś czuje, że coś tam widzi. Ale te dwie sprawy ostatnie, bo nie wiem tutaj, tak jak mówię, nie wiem co z panią Etty, czy ona miała często takie wizje, czy tutaj akurat może Melanie chciała być znaleziona i po prostu znalazła, nie wiem, jakieś takie źródło, którym może zutylizować jakąś taką podpowiedź, że nie jestem tam, jestem tu, znajdź mnie. Ale tutaj te dwie ostatnie sprawy tak mnie skłoniły do takiego rozważania trochę może, bo ten dar wydaje się troszeczkę też przekleństwem. Ta pani, która w sprawie Mary pomagała, ta, która otrzymała ten dar dopiero po tym, jak została porażona prądem, no to tak jakby jej się trochę życie zmieniło, a ten Dalton opowiada o tym, że on ma czasem problem, żeby odseparować swoje myśli od tych myśli, które przychodzą do niego, że to jest czasem obciążające, bo zmienia mu się nastrój, nie wie czemu, bo ma na niego wpływ coś z zewnątrz, ktoś z zewnątrz. Także jest to dla niego jakiś problem tak naprawdę. Nie wiem, czy do dzisiaj ma taki dar, czy może z wiekiem, bo czasami jest też tak, że dzieci mają taki dar, są bardziej na to podatne, a jak dorastają, może uczą się stawiać taką barierę, albo po prostu jakoś zmienia się, nie wiem, działanie mózgu, cokolwiek i ten dar tracą, bo tak często jest, że dzieci takie właśnie są małymi wiedźmami i przewidują pewne rzeczy. Ale właśnie tak się zastanawiam, jaka jest Twoja opinia na ten temat, czy to faktycznie jest dar, czy takie brzemię? Ja bardzo lubię horrory i mi się to strasznie kojarzy z szóstym zmysłem, właśnie z tym filmem. Ale tak, to jakby mnie takie wizje, że możesz mieć kontakt z kimś, kto nie żyje, a kto woła o pomoc, to wydaje mi się bardzo przerażające. I jakby samo to, że możesz mieć takie wizje, że ta osoba do ciebie przychodzi, że cię odwiedza w snach albo w myślach i widzisz różne miejsca, różne obrazy. Właśnie to, że jest ciało bez głowy czy bez nogi. Sama ta myśl, że mogłabym mieć takie wizje, przeraża. Więc dla mnie to jest jednoznaczne z tym, że jest to straszne brzemię, którego pewnie nie można się tego tak po prostu pozbyć, zablokować, bo mówiłaś tutaj o jednej osobie, która próbowała to zrobić, ale i tej myśli tak gdzieś tam wracały. Tak, ten chłopak się tego uczył, że, tak, żeby to tak odseparować swoje myśli od czyjś i swoje jakieś uczucie od czyjś uczuć. On jest to, tego jest musiał to się uczyć. Jest to przerażające, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mimo wszystko nagrodą za taką męczarnię, to jest to, jak pomożesz bliskim rodziny ofiary w zamknięciu właśnie tej okropnej sprawy. To jest taka na pewno nagroda, jak też ktoś cię doceni, poklepie po ramieniu, że super, dzięki, że nam pomogłeś i to bardzo, ale mimo wszystko ja bym takiego daru nie chciała. Ja myślę, że też nie, dlatego że no ja raczej jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i raczej nie mam z tym problemu, ale wydaje mi się, że nie możesz tego zignorować i to nie przyjdzie zawsze wtedy, kiedy okej, tak, teraz jestem gotowy, mam wolną chwilę, tylko musisz jakoś żyć, musisz jakoś funkcjonować, masz swoje problemy, bo każdy z nas ma jakiś krzyż, każdy z nas ma jakieś trudniejsze chwile, lepsze chwile, no i nie wiem, no chcesz pojechać na wakacje, nagle przychodzi odpocząć. Ktoś, pomóż mi i nie możesz tego zignorować, bo no ja bym nie mogła tego zignorować, ale z drugiej strony, no nie możesz cały czas funkcjonować na zasadzie, że
że czekasz tylko, aż ktoś przyjdzie. Tak, i takie radio, wychwytujesz dokładnie i tylko czekasz. Bo nie wiesz, kiedy ten ktoś przyjdzie, a może przyjdzie cztery osoby na raz i komu masz najpierw pomóc. Albo czujesz tylko, że coś jest nie tak i nie masz takiego filtra, co jest twoim uczuciem, a co jest czymś uczuciem. Bardzo. Albo nie wiem, jedziesz sobie na wakacje, tak jak już wspomniałam, jedziesz do hotelu i nagle wchodzisz do pokoju i czujesz, że coś jest nie tak, bo tam jest kurteczka, ktoś, kto potrzebuje pomocy. Także wydaje mi się to trochę tak, jak było w tym serialu. Tam było, że właśnie kobieta miała tak, że do niej przychodzi i ludzie poprosili ją o pomoc, nie pamiętam tytułu. Tak już przy tym serialu tak myślałam sobie, że kurczę, to jest straszne brzemię tak naprawdę. Tak. I to jest straszne obciążenie i straszna odpowiedzialność też, bo może jesteś jedyną osobą, która potrafi tej osobie pomóc. Że nie ma nikogo innego poza tą, gdzie ona, no dobra, ja nie mogę to iść do innego. Nie ale mogę z drugiej strony sobie teraz wyobraź, masz taką wizję i co? I idziesz z tym na policję i teraz jak oni na ciebie patrzą? Jak na jakieś dziwadło. No tak, a nie pójdziesz gdzieś, nie wiem, no na przykład masz teraz wizję, że tutaj w tym pobliskim lasku, co masz, że znajdź mnie, bo tamten, no to nie wiem, pójdziesz, to ciebie gotów zatłuką, więc tak, nie wiem, czy pójdziesz tak. z kimś. No, Zuza jest psem obronnym, ale chyba nie aż tak. Ale no nie, ja bym nie szła, bo ja bym się bała bardzo. I na policję, no pewnie jak ktoś cię tak męczy i nawiedza. No może jakieś anonimowy byś dała na zasadzie anonimowego, słuchajcie, przeszukajcie ten las, bo tam coś chyba znajdziecie coś, i nie, tak. rozłącz się tak. szybko, zanim cię namierzam. To podejrzany numer jeden, nie? Tak, tak, właśnie, bo dużo osób, które, no bo dlaczego Eti została zatrzymana? No bo to pójście znowu jest na takie łatwiznę, że dużo osób, które mocno angażują się w poszukiwania albo znajduje ciało, tak naprawdę jest odpowiedzialne za zabójstwo, więc tutaj to jest taka reguła w cudzysłowie, ale to nie jest tak, że w każdej sprawie tak jest i tutaj, tak jak pokazuje ta sprawa, no tak nie było. Natomiast policjant chciał szybko, podejrzewam, hap, zamknięta sprawa, mamy sprawcę i idziemy do domu. Więc nie ma powiedziane, że ciebie to nie spotka. No więc, tak, jakbym miała, ktoś by mi zaproponował, słuchaj, mam taki świetny dar do rozdania, to powiedziałabym pas. Nie, dziękuję, daj komuś innemu. Ale nie, te sprawy, odnajdywanie ciał czy osób, które zaginęły, nie. To mnie zbyt przeraża i za bardzo by mi chyba weszło na psychikę i ja bym tak nie mogła. Tak, bo nie daj Boże, nie możesz komuś pomóc. Tak, na przykład ta pani Christie, to ileś lat zajęło, zanim ona mogła tej Ashley pomóc, tak? No tak. Więc straszne obciążenie, że może to było za mało, może coś źle zrobiłam, niedostatecznie dużo, tak? Także nie, tu się zgodzę, że to jest tak naprawdę brzemię, nie dar. No oczywiście, no można zrobić karierę, można stać się celebrytą, prawda? Tak, swoją własną działalność gospodarczą, paranormalną, czemu nie? Tak. Także można sam jakieś, jest rozwój, ale chyba nie jest to dla mnie. Ja myślę, że te tematy są bardzo intrygujące, interesujące. Ja bym chętnie jeszcze kiedyś zrobiła taką sprawę z udziałem jasnowidza. Udaną sprawę. Mogłybyśmy chyba znowu się podzielić Polska i Stany, albo jakaś inna część. No, albo jakieś inne, bo ja też widziałam jakiegoś pana z Wielkiej Brytanii, byłego policjanta, który też tam... Ja myślę, że takich spraw jest bardzo dużo na całym świecie i myślę, że warto do tego tematu kiedyś tam wrócić. Na razie może mały oddech. Ale też jeżeli macie jakieś ciekawe, jak zawsze, co odcinek prosimy, podsyłajcie, bo my z tego chętnie skorzystamy. Tak jak wspomniałam na początku, może jakiś pomysł na taką znowu mikroserię, czyli jakiś taki temat, który możemy obydwie poruszyć zarówno na polskim podwórku, jak i z zagranicy sprawę. To jak najbardziej nam podsyłajcie. Możecie też napisać, czy sądzicie, że jasnowidzenie to jest dar, czy jednak brzemię. Też jesteśmy ciekawe, co na ten temat jaką sądzicie. Jaką macie opinię? A może wy sami mieliście kiedyś właśnie, jakąś może mieliście jakieś takie... I chcielibyście się nią podzielić, to ja chętnie posłucham. Myślę, że Ola też. Ja jeszcze przypomnę, że można słuchać na YouTubie, na Spotify, ale też Apple Podcast. Jesteśmy też na innych platformach podcastowych, chyba Google Podcast. No na Anchor też. Także zachęcamy sięgać, słuchać, zostawiać po sobie ślad, jak na przykład łapkę w górę, czy tam subscribe, czy polubienie tego typu rzeczy, bo to zawsze nam obserwowanie. Jesteśmy też na Instagramie, staramy się być coraz bardziej aktywne na Instagramie. Tak, atakujemy social media na tyle, na ile zasięgi nam pozwalają, a jeżeli wy sam będziecie się mocno udzielać, to dzięki wam je może uda się poszerzyć, na czym nam bardzo zależy. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie komentarze i
Do usłyszenia. Do usłyszenia.